Mieszkaniec wsi Cygany w gminie Nowa Dęba posiada pole, jednak nie może do niego dojechać. Istniejąca przez 100 lat droga prowadząca do jego działki została zagrodzona przez sąsiada. Kiedyś mieszkańcy Cyganów, uprawiając ziemię, żyli w bardzo dobrych stosunkach. Sąsiad pomagał sąsiadowi, pozwalał mu przejeżdżać przez swój grunt, kiedy pojawiały się problemy z dojazdem, bo uprawa ziemi była bardzo ważna. Zmieniły się czasy, minęło wiele lat, pojawili się również nowi właściciele bądź spadkobiercy, którzy nieco inaczej oceniają dobre sąsiedzkie stosunki, uznając, że przejazd przez grunt wymaga jakiegoś uregulowania. I z takim właśnie problemem musi zmierzyć się pan Kazimierz Małek, który przez wiele lat bez problemu dojeżdżał do swojej działki rolnej i mógł ją uprawiać. Trudności pojawiły się w 2012 roku, kiedy sąsiednią działkę zakupił nowy właściciel. To jest moja działka, na której się teraz znajdujemy. Do tej działki dojeżdżałem od głównej drogi. Pole zostało przekazane mi przez ojca. Ojciec dojeżdżał do tego pola 80 lat. Ja dojeżdżam ponad 50. Wszystko było dobrze, dopóki nowy właściciel nie kupił pola, do którego prowadziła ta droga. Nowy właściciel zagrodził betonowym płotem dojazd do drogi. Tym samym sąsiad zlikwidował dojazd do działki pana Kazimierza. A ja, chcąc dojechać do tego pola, nie wiem, czy nocą, czy żeby sąsiedzi nie widzieli, muszę się przedostać i pole uprawiać. Płacę podatek, jak się należy, wszystko, ale w dalszym ciągu nie mam dojazdu do własnego pola. Poszkodowany mieszkaniec Cygan próbował porozumieć się z sąsiadem, jednak bezskutecznie. Z sąsiadem po prostu trudno się dogadać, po prostu nie idzie z nim porozmawiać. O pomoc w tej sprawie pan Kazimierz poprosił burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba. Po korespondencji pisemnej doszło do spotkania na gruncie. I spotkaliśmy się właśnie po to, żeby wyznaczyć drogę, która by mi umożliwiła dojazd do pola. Próbowaliśmy jako gmina pomóc tutaj w porozumieniu się pomiędzy stronami. Odbyliśmy takie spotkania na gruncie, aby przekonać jednych i drugich, by doszło do porozumienia. Jednym słowem, by ktoś mógł korzystać z czyjejś działki, żeby dojechać do swojego pola. Niestety tego porozumienia nie udało się uzyskać. Właściciel, który zagrodził płotem betonowym, po prostu nie wyraził zgody, abym dojeżdżał do tego pola. Myślę, że tu obydwie strony, gdyby ustąpiły ze swoich stanowisk, gdyby chciały poszukać tego kompromisu, to można było zawrzeć takie porozumienie, spisać stosowne dokumenty, a nawet dokonać wpisów w księgach wieczystych. Wiesław Ordon, burmistrz Nowej Dęby, w zaistniałej sytuacji widzi tylko jedno rozwiązanie. Ponieważ nie uzgodniono tego między sobą, to można poprosić sąd, aby wyznaczył służebność drogi koniecznej. To jednak wymaga oczywiście zaangażowania ze strony tej osoby, która nie ma dzisiaj dostępu do tej drogi. Trzeba zgromadzić dokumenty, trzeba pokazać, że od wielu, wielu lat taki przejazd był przez tą działkę, no, która dzisiaj jest niedostępna. Ja myślę, że sąd rozpatrzy to na korzyść. Oczywiście sąd może tutaj podjąć decyzję, że ta służebność będzie odpłatna, bo to jest korzystanie z czyjegoś mienia. Z podobnym problemem musiało zmierzyć się już kilku innych mieszkańców gminy Nowa Dęba. W większości przypadków o ich rozstrzygnięciu zadecydował właśnie sąd. Mieliśmy taki przypadek w Jadachach już ostatnio. Ten proces sądowy, jak się okazuje, to nie jest taki szybki proces, ale trwa czasami nawet i kilka lat, więc są to trudne rzeczy dla tych, którzy chcą gospodarować. Niemniej jednak innej możliwości nie ma.